Witam Państwa. Dziś gościmy u Pana Mariana Jurka w Ponikwie. Pan Marian opowie nam o swoich przeżyciach na Wołyniu. Panie Marianie, proszę powiedzieć naszym widzom, gdzie się Pan urodził i gdzie spędził dzieciństwo, pierwsze lata swojego życia. No ja urodziłem się w kolonii Julianów, powiat Kowel, województwo Łódzkie. To było województwo wołyńskie, Wołyń. I tam mieszkałem do szóstego roku życia z rodzicami. A później rodzice kupili w innym miejscu. I wtedy pan się przeprowadził razem z rodzicami, tak? Tak, też przeprowadziliśmy się tam do wsi Turyczany, wieś Turyczany. No i gmina Turzysk, tak jak mówię. A miał pan jakieś rodzeństwo, braci, siostry? No, w tym czasie to miałem dwóch braci starszych ode mnie. A później jeszcze jakieś rodzeństwo się pojawiło? A to już w Turyczanach. To jeszcze się urodził brat o 3 lata młodszy ode mnie i dwie siostry się urodziło. Panie Marianie, proszę nam powiedzieć, czy tam w tej miejscowości, gdzie pan mieszkał, byli tylko Polacy, czy byli też mieszkańcy innych narodowości? Polaków tam było bardzo mało. W większej części Ukraińcy. Tu, gdzie akurat rodzice kupili tę ziemię, to mieliśmy 3 sąsiadów Ukraińców. Polaka nie było blisko. I jakie były relacje między wami? Bardzo dobrze się układało. Z początku bardzo dobrze się układało. Do II wojny światowej to byliśmy zadowoleni stamtąd. Dorabiali się rodzice, bo tam ziemia była dobra. Pomagali nam nawet ci Ukraińcy. Dużo nam pomagali też ci, co się przyjaźnili, Sosnowscy i Staniszewscy. Oni pochodzili też z tych okolic tu, z centralnej Polski. Oni już byli zagospodarowani dobrze, bo od razu po wojnie tam nabyli gospodarstwo i już byli pobudowani. Po pierwszej wojnie światowej, Po pierwszej wojnie światowej. I wszystko było dobrze do wybuchu II wojny światowej. Do wybuchu II wojny. I co zmieniło ta wojna w waszych stosunkach, w relacjach między właśnie Polakami, a tymi sąsiadami, Ukraińcami? No, ci sąsiedzi, co byli niedaleko nas, to żyli, no, wojna pokrzyżowała trochę, ale przyjaźń między nimi i tymi sąsiadami. Była. Ci sąsiedzi to byli starsi ludzie w tym wieku, co rodzice. I mieli tam, jeden sąsiad to miał jedną córkę, już pannę, a drugi miał dwóch synów w wieku mojego brata starszego i młodszego. No to nie powiem, bo nawet jak trzeba było, to pomogli coś. W 1939 roku, 9 września, pamiętam, do nas wstąpili Sowieci. Najpierw samoloty naleciały, zbombardowały Włodzimierz Wołyński. Tam były duże koszary, dużo wojska było. To na te koszary nalecieli i zbombardowali te koszary, nabili dużo wojska. I szpital we Włodzimierzu Wołyńskim. Ukraińcy, już jak się wojna zaczęła, to zaczęli być śmielsi i zaczęli już nienawidzić Polaków. Ale to młodzi, bo starsi to później żałowali nawet. To pamiętam pojedynczo napadali najpierw na Polaków. Sobie jak gdzieś Polak przez las jechał, coś wiózł. Mhm.
A pamięta pan ten moment właśnie, kiedy zaatakowali was Ukraińcy na Wołyniu, kiedy miała miejsce tak popularnie teraz zwana w historii Rzeź Wołyńska? Bo pan tam był, pan tam mieszkał i pan to przeżył. Tak. To było w niedzielę 24 września. Mama wstała, śniadanie zostawiła, a tata jeszcze leżał i mówi do mnie: Maniek, ty weź konie wyprowadź na wybieg, póki rosa to trochę pojedzą. A brat Kazik znów, żeby wypędził bratu Kazikowi. Powiedzieli, żeby wypędził krowy. Mieliśmy 3 krowy mleczne i 14 owiec. Żeby wypędził na brzeg lasu, ten las był pański, tego pana co ziemiśmy kupili, ale nam pozwolił paść w lesie. A mieszkaliśmy przez drogę tylko do lasu. Nareszcie konie się pasą, ja pilnuję. Usłyszałem strzał. Tak jak z dubeltówki do zajęcy. I sobie z tego nic nie robiłem, bo to jesień, to polowania na zające były. Po dwóch, trzech minutach drugi strzał. Z początku myślałem, że może Żydzi tam przechowali się, bo Żydów to Ukraińcy wybili po cichu. Ale za minutę przez rzekę się przedostali ludzie w grupie, no dokładnie nie wiem, bo tak ze 100 metrów ode mnie, polami, przez pola biegła grupa ludzi, mężczyźni i kobiety. Kobiety w długich koszulach nocnych, lnianych, mężczyźni w kalesonach, w koszulach, też zerwali się pewnie z posłania i uciekli którędyś. No nie wiem, 5 czy 6 osób, dokładnie nie dopatrzyłem się, bo biegiem uciekali. I dobiegli do lasu. Akurat trafili na brata, co pas krowy. I krzyczą na brata: Jurki, znaliśmy się, bo to sąsiednia kolonia, do kościołaśmy, do jednej parafii należeli, do szkoły, do Turyczan. Mówi: uciekajcie, bo Ukraińcy was wyrżną, wybiją. U nas na Głęboczycy już nie ma żywego Polaka. Kto nie uciekł, to został już tam zabity. I nie dyskutowali, długo uciekli w las. To brat zostawił te krowy, owce i przybiegł do domu. Czyli wspomnienia ciągle jeszcze żywe i wzbudzają emocje. I przybiegł do domu, opowiedział, co widział i co słyszał, że ludzie z Głęboczycy uciekli, bo tam rzeź Polaków. No i mama wybiegła z domu, woła mnie. Mówi: Marian, zostaw konia i przychodź. Pan wrócił do domu. Zdziwiłem się, zostawiłem te konie i przychodzę. Ubieramy się, uciekamy, bo na Głęboczycy już Polaków Ukraińcy wybili. Tata zerwał się z łóżka, ubrał się szybko, no i dokumentów szukał, żeby jakieś dokumenty wziąć. I tam dowody osobiste czy nasze, metryk i to. Wziął brat bochen chleba, a mama wzięła osełka masła, była zrobiona, zawsze na niedzielę robiła, i kawałek słoniny do chleba. I też uciekliśmy w las. I doszliśmy do końca lasu i polnymi drogami doszliśmy do Maciejowa. Na wyjściu z miasta rodzice zobaczyli Sosnowskich. Czyli tych waszych przyjaciół, którzy wam pomogli po przeprowadzce, którzy was wspierali na początku. Tych naszych przyjaciół z Wołoczyma. No i jak się spotkali, to w objęcia. Ale Sosnowscy byli tylko oboje. Bez dzieci, tak? Bez dzieci. A Staniszewskich nie było. Sosnowscy mieli 4 synów. Zygmunt najstarszy, Stefan był młodszy, Kazik jeszcze młodszy, a Edward najmłodszy.
to Kazika i Edwarda Niemcy zabrali na przymusowe roboty. Wywieźli do Niemiec. Stefan wtedy nie był w domu, bo by jego zabrali, bo on był starszy od tych dwóch młodszych. Ale akurat go nie było w domu i wzięli dwóch młodszych. A Stefan został później, pomagał rodzicom w gospodarstwie. No już miał 23 lata chłopak, to już był dorosły. Tu Polaków, żadnych sąsiadów i tam nie było, więc z tymi Ukraińcami się zaprzyjaźnił. Tak jak i my tutaj, w Turyczanach. No i tam prawie, że w każdą sobotę chodził tam, bo rowera nie miał. Tam było z kilometr do tej wioski. Chodził i tam po tańcówki robili, takie nawet na podwórku. Tam te Ukrainki to tak lubiały tańczyć, śpiewać. I polubiły sobie tego Stefana i zawsze go zapraszały. Bawili się, no tak było jak między Polakami. Ale rodzice, a Sosnowski, przepraszam, on był na wojnie, w pierwszej wojnie światowej, bo on był legionistą, był starszy mężczyzna już. I przed wojną to on się tam nie wystrzegał tego, przed Ukraińcami. On był bohater, że legionistowie walczyli wolność tego, no ale Ukraińcy to pamiętali. I Sosnowski później bał się tych Ukraińców. Wojnę to już, jeszcze jak usłyszeliśmy, że tam wypadki są, tu zamordowali rodzinę, tam gdzieś w lesie, tam gdzieś w mieszkaniu, takie, gdzie dalej ode wsi, to nikt nie wiedział i później się dowiedzieli. No i ten Sosnowski upominał Stefana, mówi: Stefan, tylko długo nie bądź. Zawsze Stefan mówi tak: do 10 wieczór, do 11 najdłużej i przyjdę. No to latem to było jeszcze nie było ciemno. I co sobotę tak przychodził zawsze. A tej soboty ostatniej już nie wrócił o 10. Rodzice się zaczęli niepokoić. No i czekali, tego Stefana nie ma, doczekali do 11:30. Jak Stefan nie przyszedł, to Sosnowski, Piotr jemu było na imię, mówi: wiesz co, Róża, idziemy do schronu, bo on albo się upił i nie może przyjść, albo się pobili i spóźni się. A nie pomyśleli, że może już nie przyjdzie. I położyli się w tym schronie i czuwali. A klucz, to tam Stefan wiedział, gdzie jest, zamknęli mieszkanie i klucz schowali tam, gdzie zawsze. Jakby w razie wrócił, żeby mógł wejść do domu. W razie by przyszedł, żeby sobie otworzył. I tam czekają. Usłyszeli trak od wozu. A wtedy były te żelazniaki, takie te drewniane wozy na żelaznych obręczach. Było tam kilku mężczyzn, ile było, to też nie widzieli, bo wsłuchiwali się tylko, co będzie dalej. Sień otworzyli i zakołatali drzwiami zamknięte. No to krzyczał jeden: Sosnowski, otwórz! Sosnowski, otwórz! A Sosnowscy zamarli. Cichutko siedzieli. I tak ze trzy razy zawołał, ale może w stodole są. Tam drugi podpowiedział. Może w stodole są, żyto było zwiezione, ta skrzynia przywalona na spodzie. Żyto było pozwożone już. No to pewnie do stodoły poszli spać. A drabina, bo jak to w każdym gospodarstwie, to musiała być do belki drabina. I po drabinie weszli tam na te zapole i tam różnymi sztychami, co tam mieli w ręku. Szukali ich. Szukali, snopki odwracali. Nie znaleźli. No i Sosnowski, ten jeden z nich mówi: chyba do Adama poszli. A Adam to był szwagier Sosnowskiego, Staniszewski się nazywał. Mieszkali tam może 300-400 metrów, bo oni razem tu przyjechali, to byli szwagrowie i tam kupili. I mieli koło siebie gospodarstwo. Koło siebie, bo to jedno duże gospodarstwo, na pół podzielili się. No i zeszli z tej stodoły.
siedli na furmankę i pojechali. A przegrodziły ich tam takie, były paświska duże, nazywali serwituty. Takie bezpańskie to było. Nikt nie wiedział, gdzie jeść. To było takie paświska dla wszystkich ludzi. Tam olszyna rosła, leszczyny dużo było. Co grubsze to wycinali na opał, a to odbijało i rosło. I tam łatwo się było schować. No i Sosnowski mówi, a dojechali do, pojechali do tych Staniszewskich. I Sosnowski mówi do chrzestnej mojej, ty Ruzia zostań, a ja wyjdę, zobaczę, co się stanie u Staniszewskich. I poszedł za nimi, ciemno było, a między krzakami to tam, oni się tam nie odwracali, tylko jechali. On się tam skrył, tak? W tych krzakach. On poszedł za nimi i podszedł do samej stodoły Staniszewskiego. I za stodołą się skrył, a oni wjechali na podwórko. Wjechali na podwórko i wpadli do mieszkania. I było ile? 10 minut było krzyk, pisk, płacz, wołanie. A było tam 6 osób. Była babcia, dwoje małżeństwa i troje dzieci. A najstarszego syna Niemcy zabrali na roboty, bo dużo młodzieży zabrali. Była siostra 13 lat, drugi syn miał 7 lat, a najmłodszy Henio miał 2 lata. Jak wpadli, wyrąbali wszystkich. No, nikt tam nie poszedł nie oglądać, bo Sosnowski wszystko słyszał. Zaprzęgli klacz Staniszewskiego do wozu, bo wóz stał na podwórku, a klacz była w stajni. Wzięli, zaprzęgli klacz, wiedzieli, gdzie co jest. To byli sąsiedzi, bo no dobrze znajomi musieli być, kiedy dobrze znali. Zaprzęgli ten klacz do wozu, wyciągnęli te ciała, wszystkie rzucili na wóz i wywieźli na paświska. Tam przed samą wojną to już Polacy, jak jeszcze rządzili, takie były serwituty nazywali. Tam zrobili taki cmentarz, wydzielili na tych paświskach dla zwierząt, które tam były chore zwierzęta, czy konie, czy krowy, to już tam... Które padły, tam były chowane. Lekarz weterynarz już nie dał do uboju, tylko zakopywać. Zabijali i zakopywali. I tam wykopali dół jeden, te 6 osób tam walili, przysypali ziemią. I pojechali dalej. Przyjechali, te klacz zostawili tu na podwórku, wyprzęgli i swoimi końmi pojechali dalej. Oj, Sosnowski wrócił do żony. Do domu. Wszedł do tego schronu i mówi, Ruzia, nie mamy tu co siedzieć. U Sosnowskich i u Staniszewskich już nie ma nikogo. Już u Adama nie ma nikogo. Wyrąbali wszystkich. I uciekli wtedy. I co mogli wziąć ze sobą, to wzięli, a też nie nabrali dużo, bo starsi ludzie przecież już byli. I też poszli do Maciejowa. Do Maciejowa. A ten syn się nie odnalazł? Ten syn się nie odnalazł? Już się nie odnalazł, już nie wrócił. Tam go zamordowali w Ołocimie. No i Sosnowscy jeszcze czekali, bo najstarszy syn Zygmunt był żonaty w Przewałach, no i tam został w Przewałach. To jak byli blisko, to tam widywali się. A wtedy nie wiedzieli, czy ten Zygmunt jeszcze uciekli tam, czy zostali zabici. No i nie wiedzieli do końca wojny. I poszliśmy do miasta. No tam tata to miał znajomego Polaka w mieście, to był rzeźnikiem. Burmistrz miasta Niemiec wyszedł i zrobił taką przemowę, żeby ludzie, którzy uciekli ze wsi, Polacy, żeby wstrzymali się jeszcze parę dni w mieście. My wyślemy posterunki wojska na wsie i będziecie mogli wracać z powrotem. No to rodzice, chociaż tam wiedzieli, że
strach było wracać, bo co posterunek uratuje, jak oni w nocy przyjdą napadają. I napadną. No ale tydzień czasuśmy przebyli w Maciejowie. W drugą niedzielę występuje znów ten burmistrz przez tłumacza. Mówi, że przepraszamy, ale nie pomożemy wam nic, bo już Ukraińcy nas mordują. Atakują. Atakują. Już nam tory psują, rozkręcają szyny, hamują wagony, rabują wagony. Także musimy wojsko bronić się. No i powiedział jeszcze ten burmistrz, że kto chce za Bóg wyjechać, za Boga jest, to udostępnimy wagony towarowe, nie osobowe. To nawet jak ktoś ma coś jeszcze, co zdążył zabrać, to możemy załadować i przewieźć za Bóg. Ale rodzice przecież nic nie mieli, ani Sosnowcy. No i rodzice mówią, no nie ma innej rady. Jak już Ukraińcy pod miasto podchodzą, to Niemcy nie obronią nas. Niemcy się sami musieli bronić. I poszli tam zameldować się, że chcą jechać za Bóg. No, wydali im jeden bilet, taki bezpłatny, na całą rodzinę. Że możemy się ładować na ten wagon i jechać. Pokazali je i przejechać. Do Chełma tylko. Bo Chełm to był z tej strony. I tak było. W Chełmie wysiedliśmy i poszliśmy do Czerwonego Krzyża. Zameldować się, że jesteśmy. Później rano wydali bilet nam. Pytali się rodziców, dokąd chcemy dojechać. No to rodzice mówią, do Garbatki. Bo tu znali przecież. Bo stąd pochodzili. I tutaj do Garbatki wypisali im też bilet bezpłatny na całą rodzinę. Rodzice to tu znali te tereny, bo przecież oni tu się nawet w tych stronach w Patkowie ożenili, pobrali. A czy tutaj, jak żeście przyjechali, to te rodziny wiedziały, co tam się dzieje na Wołyniu? Czy już doszła ta informacja? Już wiedziały. Wiedziały. I właśnie medytowały, czy my przeżyliśmy, czy nie. Już ludzie tu wiedzieli. Bardzo panu dziękuję za te wspomnienia i za tą rozmowę. Bardzo było mi miło się z panem spotkać. Rodzice pana Mariana odnaleźli się z rodziną Sosnowskich po wojnie. Z rodziny Jurków wojnę przeżyli wszyscy. U Sosnowskich zginął tragicznie jeden syn, Stefan. Pozostali przeżyli. Pan Marian został w Ponikwie, gdzie mieszka do dziś. Ma 93 lata. Dochował się trójki dzieci, 7 wnuków i 6 prawnuków. Dla potomnych spisał swoje wspomnienia. Zatytułował je Pamiętnik mojego życia z młodszych lat. Opisał w nich tragiczne wydarzenia, jakie rozegrały się na Wołyniu w czasie II wojny światowej.